Teatr Ateneum zaprasza na spektakl nad Czarnym Jeziorem autorstwa Dei Lore, jednej z najwybitniejszych przedstawicielek niemieckiego współczesnego dramatu. Tematem fabuły i rozmowy dwóch małżeń spotykających się po długim czasie jest tragiczne samobójstwo ich dzieci. Nad całą sztuką unosi się głębokie pytanie dlaczego, uniwersalizujące poczucie cierpienia i straty, poza konkretną przestrzenią i czasem. W postaci Cleo, Elzy, John'ego Jediego wcielają się Agata Kulesza, Magdalena Szejbal, Wojciech Brzeziński i Sławomir Maciejewski. Spektakl stanowi głębokie zaproszenie do zastanowienia się nad relacjami międzyludzkimi, zagrożonymi często poczuciem obojętności i pustki, pragnącymi zaś sensu i miłości. Tego się już nie da zatrzymać. Czego? Tego, co będzie między nami. Jak się to raz zaczęło, nie da się tego zatrzymać i trzeba to znieść do końca. Co jest fundamentalną kwestią w tym spektaklu, ten świat przedstawiony? Czy to jest bardziej katarzis, pewna funkcja oczyszczenia, czy może terapia, przepracowanie tego poprzez dialog? Jak pani to widzi wśród tych postaci? Ja myślę, że to jest próba przepracowania, ale nie wydaje mi się, że ona jest jakaś udana. To znaczy przejście przez taką tragedię i zderzenie w życiu z czymś tak strasznym. Ja nie wiem, to jest oczywiście próba szukania odpowiedzi, czy kto jest winien, obwinianie się nawzajem, myślenie, a gdybym zrobiła tak, to może wtedy mój syn by zrozumiał, że świat jest inny, zdecydowałby się na życie, a tu dzieci zdecydowały się, żeby nie żyć. Czyli co się takiego stało? Co było w ich życiu takiego? Dlaczego nie chciały żyć? To są pytania o winę, o karę, o to, czy w ogóle ta wina istnieje, czy mam jakikolwiek wpływ na rzeczywistość, czy po prostu w pewnym momencie należy się poddać, tak? Na ile rodzice są odpowiedzialni za dzieci. Natomiast czy to jest możliwe, żeby odpowiedzieć sobie na te pytania? Nie. Bardziej bym powiedziała, że ten brak odpowiedzi jest odpowiedzią. Już to tylko mi się wydaje. Już wcześniej tak mi się wydawało, jak weszliśmy, zacząłem zastanawiać się, czy pokoje są większe, szersze, sufity wyższe, przestronniejsze niż w mojej pamięci. Może brakuje czegoś, może brakuje rzeczy, brakuje czegoś. Czego? Myślę, że któryś motyw jest tu wiodący. Oczyszczenie, katarzis, przerobienie tego tematu przez dialog. Wie pan, na szczęście doświadczenie śmierci dziecka nie dotyczy większości rodziców. Moja postać Cleo w ogóle wydaje mi się, i tak o niej myślę, jest dość małomówna, dopiero pod koniec sztuki zaczyna mówić, ponieważ jest zamrożona, trochę jest za szkłem. Trochę tak sobie o niej myślę, że ona jest taką skorupką, że w środku jest pusta, że funkcjonuje, pracuje, prowadzi browar, wydaje się być nieprzemakalna, ale tam w środku tyle się dzieje, to jest to, co ona mówi. Do dzisiaj tam stoję i patrzę na nie, do dzisiaj stoję nad brzegiem Czarnego Jeziora i patrzę na dzieci. Na dzieci, które zostały wyłowione. Czego mam brakować? Nie wiem. Obrazów? Szafek? Książek? Lamp? Sofy? Lustra? Zasłon właśnie brakuje wszystkiego. Co? Nie. Nam niczego nie brakuje. Elzę, postać, w którą się wcielasz, co ją najbardziej cechuje? Ona jest dosyć wybuchową osobą, co widzieliśmy na namiastce podczas pokazu dla mediów. Co cechuje według ciebie tą postać i czy ten wachlarz emocjonalny jest jej przypisany nie bez powodu, myślisz? Znaczy ja myślę, że wszystkie te cztery postaci, one są potwornie poszarpane po tych latach od straty dzieci i każda na swój sposób gdzieś tą historię nosi w sobie. Elzę, czy ja wiem, czy ona jest wybuchowa, ona po prostu bardzo cierpi. Myślę, że nigdy tego cierpienia w sobie nie przetrawiła, nigdy się nie pogodziła z tą tragedią i chyba pewnie nigdy się nie pogodzi. Racja jest taka, że to jest jedna z niewielu postaci, która bardzo ekspresyjnie i bardzo żywiołowo wydaje upust wszystkim temu, co tam w niej siedzi i się kumulowało przez lata, ale tylko tak potrafi. No więc, jaki był Fritz? No nie lubiliście zbytnio, nie za to Fritza tak, więc jaki on był dla was? Elze, nie bądź tak agresywna. Dlaczego agresywna? Lubiliśmy go. Pani mówi o tym tekście, że to jest najgorszy etap dla pani uczenia się na pamięć, nie prawda? Nie cierpi pani tego? Jest bardzo trudny, ponieważ on ma takie powtórzenia. Ja na przykład mówię, rozbili szklany stół w salonie, stał tam, gdzie teraz ten drugi. No i to jest takie bardzo trudne i trzeba to wbić, precyzyjnie wbić. Wszyscy mówią, jak wy się tego uczycie? No normalnie, trzeba usiąść i wkuć to. I wkuwać. No po prostu nauczyć się jeszcze tym bardziej przy takim tekście, bo kiedy są dialogi bardzo logiczne, wszystko się, no to jest proste, to na próbach samo wchodzi. Natomiast przy takich długich monologach, przy takiej ilości powtórzeń,
powtórzeń, niedokończonego języka właściwie poetyckiego, trzeba się po prostu nauczyć. Ja nie lubię tego etapu, no ale muszę go przejść. A najbardziej lubię już tak któreś kolejne przedstawienie, kiedy ma się już taką odwagę, że to zaczyna pływać, zaczyna się łapać taki luz, a trzymając tematy, które trzeba trzymać, zaczyna ta postać żyć w środku. Ja ten moment lubię, czyli trochę później. Chcę tylko wiedzieć, co jego rodzice o nim myślą. Dobrze, dlaczego? Bo nie lubili Niny za to Fritza tak. Podczas gdy my lubiliśmy oboje, czy nie tak? Wcześniej ojciec, teraz na Czarnym Jeziorem. Jak układała się ta współpraca z panią Iwoną? Przestraszył mnie ten tekst w pierwszej chwili, że zadzwoniłam do niej i powiedziałam jej, co to jest, co to jest? Zwłaszcza, że wyjeżdżając stąd, kończąc pracę z nami nad ojcem, zarzekała się, że następna to będzie komedia. I nie ma w ogóle takiej możliwości, nie, że to już idziemy tylko wesoło, nie farsa, komedia, inteligentna komedia, że zapewne coś znajdzie, więc jeżeli będzie wracać, to by chciała wrócić z takim repertuarem, a tu taka sytuacja, więc ten tekst trochę mnie tak wbił w fotel. I moje pierwsze pytanie było jak, co, gdzie, jak ty sobie to wyobrażasz, ale minęło trochę czasu, minęły wakacje, zdążyłam się oswoić z tą literaturą. Tekst jest bardzo trudny. Napisany praktycznie białym wierszem, bez interpunkcji, bez znaków przystankowych. Właściwie wszystko kwestia interpretacji i naszej aktorskiej i reżyserskiej. Więc właściwie nie pozostawało nic innego, jak po raz kolejny po prostu zawierzyć pani reżyser, zaufać, poddać się temu nurtowi, który tutaj ze sobą przywiozła. No więc w czym Fritz był lepszy od niej? Bo Nina, muszę to powiedzieć, była ujmującym dzieckiem, tak właśnie taka była. Może Fritz był inicjatorem? Podżegaczem? Jaki jest to nastrój, który panu teraz towarzyszy? Za chwilę te próby generalne. Jaki to jest teraz ten etap przygotowawczy? Radość. Radość i lęk. One się mieszają, one się czasami znoszą. Ale to taka kolej rzeczy. No. Naturalne. Naturalne. Mówiliśmy jeszcze przed tutaj nagraniem o tym, że ta bliskość jest inna niż zazwyczaj na dużej scenie. Dla pana to podobno żadne nowum, ale jak pan myśli, co dla widzów to będzie to znaczyło, że ta bliskość tego tematu jest jeszcze większa, że oni jakby wchodzą w życie tych postaci? Wiem, że w Teatrze Ateneum takich sztuk się nie grywało do tej pory i to może być zaskakujące. Zaproszenie publiczności w tę naszą strefę nie służyli tylko efektowi dla efektu, tylko że ma służyć percepcji zdarzenia, które między nami się zdarzy. No tak naprawdę to my jeszcze nie wiemy, jak to będzie, bo wszystkie próby odbywały się przy pustych krzesłach, ale dzisiaj mamy pierwszą próbę generalną i zdecydowaliśmy się, żeby wpuścić parę osób, nie wiem ile przyjdzie, ale pewnie sporo, żebyśmy zobaczyli, co oznaczają te bliskie oczy, bo wtedy od razu robi się inny partner. A z drugiej strony, ja gdzieś głęboko jestem przekonana, że Iwona fajnie to wymyśliła i że ludzie mają szansę współuczestniczenia. Bo jest to trochę przerażające, prawda? Wchodzi się do pudełka wypełnionego krzesłami. My mamy takie same krzesła jak widownia i to już nas łączy i pracujemy nad tym, żeby nam się udało, żeby ludzie byli empatyczni wobec tej sytuacji. Dlatego taka bliskość. No, nie zawsze był wesoły, zawsze z rudą czupryną, z korolką, zawsze dowcipny, zawsze rozbudzony, zawsze tralala. Zawsze sprytny, zawsze przemądrzały. Nie? Świat filmu i teatru. Jak na przykład angaż filmowy, serialowy wpływa na teatr? Bo tu chodzi mi o tą symultaniczność, że w tym samym czasie odbywa się wiele projektów. Wydaje mi się, że to nie ma jakiegoś znaczenia. Ja bardzo się cieszę, że mam możliwość uprawiania tego zawodu w taki sposób różnorodny, bo i czytam, nie wiem, audiobooki, a tu w radiu coś zrobię, jakąś audycję, jakieś słuchowisko, a zagram w filmie, a w serialu, a dubbing ostatnio i teatr. I ja lubię to. Nie widzę tutaj, żeby cokolwiek się z tym kłóciło, jakby żeby coś mi przeszkadzało. Oczywiście trzeba dbać o jakąś taką higienę pracy, że nie może być tak, że ja z walizkami z planu na plan. Tak już było i jest to po prostu bardzo męczące, więc teraz, kiedy wiedziałam, że będę pracowała z Iwoną Kępą, zablokowałam ten czas i mówię, w tym czasie zajmuję się tylko i wyłącznie teatrem i uważam, że to jest bardzo dobre. Wcale taki nie był. Zawsze do przodu, zawsze bezczelny, zawsze wchodzić innym w słowo, zawsze prężyć mózgu i zgrywać przywódcę, tak? Nie. Nie, wcale taki nie był. Aha. To jaki on był?
Dzień dobry, nazywam się Agata Kulesza, jestem już po wywiadzie z Dominikiem i bardzo wszystkich z Wielkopolski zapraszam do nas, do Teatru Ateneum. Który właśnie w tym roku obchodzi swój jubileusz 90-lecia istnienia i swojej działalności. I w tymże właśnie roku, 2018, rozpoczynamy rok jubileuszowy premierą spektaklu w reżyserii Iwony Kępy nad Czarnym Jeziorem, Dailoer. Występuje ja, Agata Kulesza, Wojtek Brzeziński i Sławomir Maciejewski. Serdecznie zapraszam. Mała scena, niezwykła bliskość. Warto być na tym widowisku teatralnym. Zapraszamy. Tak. Jaki on był? Jaki on, proszę bardzo, miał to wy właściwie wiecie! Nie, chyba nie muszę tego tutaj... Nie, nie musisz. Thank you.